powiem wam, że 2017 był całkiem okej. W moim życiu nic się nie zmieniało i dlatego wydaje mi się, że byłam nieszczęśliwa. Nastolatka z depresją. Nie, nie mówię absolutnie o tym, że miałam jakąś depresję czy coś takiego. Nie, nie miałam, po prostu byłam nieszczęśliwa. I bycie nieszczęśliwym to jest takie uczucie, w którym macie wrażenie, że jesteście postawieni w złym miejscu, o złej porze, że ludzie dookoła was niekoniecznie interesują, że wy nie interesujecie przede wszystkim ich. Jak gdzieś wewnętrznie wiedziałam, że żyje się tu i teraz, ale 2017 był dla mnie takim okresem retrospekcji, myślenia o tym, co było, rozkminiania, dlaczego to mi nie wyszło, dlaczego to mi wyszło, co doprowadziło do czego, dlaczego było A, dlaczego było B, dlaczego A się łączy z B, pozdro Włodek. Ale gdzieś wewnętrznie wiedziałam, że 2018 wszystko mi pozmienia, chociażby dlatego, że skończę 18 lat. Jak będę nieszczęśliwa, to się po prostu napier... To był żart. Powiem wam, że przełom od 2017 do 2018 jest ogromny, bo gdzieś rok temu miałam mentalnie może 10 lat, a teraz po prostu nie potrafię tego zrozumieć, dlaczego tak było. W 2018 roku doznałam czegoś takiego, że Bóg walczy o relację ze mną dużo bardziej niż ja. I w ubiegłym roku postanowiłam sobie, że codziennie będę czytać Biblię i udało mi się to, a w 2018 nie miałam żadnego takiego postanowienia, a moja relacja z Bogiem w ogóle była na innym wymiarze. Co, Ewelina, SMS-y do nieba wysyłałaś, a Bóg ci pewnie odpowiadał? Dokładnie tak. Tak było. W tym roku wstawiłam tylko około 30 filmów i to jest połowę mniej niż rok temu. Przyznaję się, bez bicia, opieprzałam się. Ten rok zaczął się od Sylwestra, a potem od 3/18, czyli od zniszczonej wątroby. A wszystko jest na miejscu, wątroba już naprawiona, zregenerowała się. Tym była moja 18, która była kozacka, naprawdę. Szczerze, na samym początku miałam jej w ogóle nie wyprawiać, bo po co, bo rodzina, bo znajomi, przecież ja mam wszystkich znajomych z innych parafii, ja mam znajomych ze szkoły, mam znajomych z YouTube'a, mam znajomych stąd, stamtąd i jakoś mi się to po prostu nie łączyło, ale potem stwierdziłam z rodzicami, że jednak robimy imprezę, projekt X. I zrobiłam sobie taką imprezkę z rodziną i ze znajomymi. Ale cringe, Ewelina, rodzina i znajomi, przecież to się nie łączy. Też myślałam, że się to nie łączy, dopóki nie zobaczyłam mojej rodziny, która tańczyła z moimi znajomymi. Po prostu jest taka rzecz, która łączy ludzi. Flaschen trinken, alkoholen. I ta impreza potwierdziła, że prawdziwi przyjaciele istnieją, a rodzina to osobiście aniołowie, których mega kocham i naprawdę cieszę się, że trafiłam w taką rodzinę. Takich chorych ludzi właśnie, powalonych jak ja. No siup, rzekomo ten pierwszy. Skrzyp się. O, niedobre. Później po tych wszystkich osiemnastkach, które się złożyły po prostu, bo wszyscy nagle musieli się rodzić w styczniu, jakby rodzice nie mieli co w 99 robić. Później był Exodus. I Exodus to był genialny czas, który umocnił moją wiarę totalnie. I zawsze chciałam na tego Exodusa pojechać, odkąd tylko usłyszałam, że jest Exodus, to chciałam tam być. I w 2017 mi się nawet udało na chwilę tam pojechać, ale tylko na koncert i jakieś pojedyncze sesje, a teraz byłam na całym. Siema, co tam u was? Jak się bawicie? My się bardzo dobrze bawimy. My się bardzo dobrze bawimy. To ja jestem chłopakiem Eweliny, a tutaj się ktoś dosiadł, więc... Ale pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Wrócisz jeszcze na YouTube'a? Nie. No i tyle, poza metodem. No i fajnie. Później, bo jakoś gdzieś też w lutym, marcu, pojawiła się akcja związana z Empikiem. To nie było nic takiego, ale ja się wewnętrznie cieszę, że to się stało, ponieważ Empik wyruszył z taką akcją książek młodzieżowych i po prostu zebrał sobie kilku influencerów i tam byłam też ja. I to było śmieszne uczucie, ponieważ wisiałam w każdym Empiku w Polsce i jakby... Moi rodzice mówili, że są dumni. To było fajne uczucie, naprawdę. Bo wy robiliście sobie zdjęcia, ja też miałam okazję to zobaczyć tam w Piotrkowie Kujawskim w Empiku, nie? Jakby co to Piotrków to... Tam nie ma Empika, normalnie nie ma Empika tam w Piotrkowie Kujawskim, tu może... Tu nawet księgarni nie ma. To jest wieś zabita dechami. Po
powiem wam, że moje życie prywatne wtedy było całkiem okej, okay, naprawdę wewnętrznie nic się nie działo, ale o ile w 2017 miałam tak, że często siedziałam w domu i nic nie robiłam i użalałam się nad sobą, to w 2018 wręcz przeciwnie, bo nie było tygodnia, w którym na przykład czegoś nie robiliśmy. Czy to wychodziliśmy ze znajomymi, czy jeździliśmy gdzieś, czy ja jeździłam w tym i z powrotem do Poznania, a teraz Warszawa. Nawróciłam się po prostu. Legio Warszawa i wszyscy razem, no, 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 no. Co jest w ogóle absurdalne, z Luśnik spotkam się w tym roku tyle razy, że ja nawet nie wiem, ponieważ spotkaliśmy się gdzieś na mojej 18, na jej 18, w różnych innych miejscach we wakacje, potem na Stadionie Młodych, potem sobie pojechałam do Warszawy, teraz sobie jadę na Sylwestra i po prostu Luśnik jest w moim życiu tak dużo. To jest tak złe. To jest absolutnie najgorsze, co mnie spotkało w 2018 roku. W czerwcu gdzieś byłam sobie na Lednicy i na Lednicy nie mówiłam już świadectwa, bo ile razy można mówić świadectwo co roku? No nie. Zainspirowałam się Słowem Bożym, tak jak zawsze. Ewelina Rynkowicz po prostu nic nie robi, tylko siedzi i czyta pismo. Zakonnicą zostaniesz? Tak. I powiedziałam tam coś, co czułam, że mam powiedzieć i powiedziałam, byłam po prostu kaznodzieją Ewangelina. Wtedy przybrałam takie imię, jak wiecie, tam z Szaweł na Paweł, to Ewangelina, po prostu z Ewelina, you know, po prostu, wiecie o co chodzi. I mówiłam tam jakieś głupoty, jak zwykle, może to kogoś zainspirowało, może nie, jak nie, no to jestem po prostu beznadziejnym ewangelizatorem, no bo jestem. Ale jak kogoś to zainspirowało, no to się cieszę. Mam tak szczerze osobiście powiedzieć, to ta Lednica była najgorsza ze wszystkich i najprawdopodobniej po prostu już dojrzałam do tej decyzji, że no, że to już jest koniec, że w 2019 może już warto byłoby sobie odpuścić. Bo po prostu jak już mówiłam, na scenę mnie nie chcą wziąć, to gdzie ja będę tam krzyczeć pod tym krzyżem? Powiem wam absolutnie szczerze z serduszka, że ja nadal jestem zakochana w Afromental i nadal mam mokro... A nie, bo nie można mówić tak. I nadal się cieszę, jak mogę ich słyszeć i widzieć na żywo, bo naprawdę to, no, to jest miłość, tak? Miłość wraca, jest inna, ale jakby ta pierwsza jest cały czas. Wiecie, o co chodzi. No i absolutnie Afromental to jest moja pierwsza miłość, więc nadal ich po prostu kocham. I w tym roku miałam okazję być na ich dwóch koncertach, dlatego się ogromnie cieszę, że mogę ich zobaczyć. Prawda, nie dotknąć, no ale to już tyle mi nie było dane. Bronin Rynkowicz chce dotykać mężczyzn. Whisky Skull. Nie, żartuję, nie stać mnie na whisky. Totalnie jestem biedna. Po tym jakże egzotycznym roku 2018. W lipcu postanowiłam, że pójdę na prawo jazdy. Ewelina, ale ty urodziłaś się w styczniu, więc jakby come on. Ale jestem leniwą świnią, badania zrobiłam w lutym, bo stwierdziłam, że tak, idę po 18, idę tak. Potem jak w lutym zrobiłam te badania, to profil kierowcy zrobiłam w kwietniu, a ostatecznie na prawko poszłam 23 czerwca. Bo wiecie, ta szkoła mnie tak pochłonęła, rozszerzenia i inne tego typu rzeczy, 10 polskich w tygodniu, to było ciężkie. To było ciężkie w tym roku. To jednak 2018 nie był taki łatwy. Ale tak totalnie serio. Zrobiłam te prawo jazdy, zdałam i jeżdżę i generalnie nie potrafię, ale wiecie o co chodzi, jeżdżę sobie samochodem, jak gdzieś widzisz, że ja jadę, ja, Ewelina Rynkowicz, to jest chodź, uciekaj, bo to jest, kobiety nie powinny mieć prawa jazdy, ja nie powinna mieć prawa jazdy, nie wiem jak ja zdałam po prostu, ale no, zdałam. Przez toki są potem wypadki, nie, no ja prawie nigdzie nie jeżdżę, więc nie przejmuj się. Ja absolutnie tylko z domu, po piwo jeżdżę, potem wypiję pod sklepem i wracam do domu, więc jakby nie przejmuj się. Uwaga, teraz zajadę swoim prywatnym życiem, bo ja tak lubię zawsze na YouTubie o swoim... To jest w ogóle moje hobby, opowiadanie o swoim życiu prywatnym na YouTubie. To lubię, to jest moje ulubione po prostu. Więc wiecie, że wcześniej dodawałam sobie jakieś tam filmy z chłopakiem i tak dalej, jakieś tam, jak dobrze mnie zna, ile razy go pobiłam i takie różne tego typu rzeczy. No i potem się dziwiliście, Ewyna, gdzie ten chłopak? No tak o, nie ma. I dlatego jakby okres moich wakacji nie był za ciekawy, ponieważ były różne komplikacje związane z czymś takim, co się nazywa związek. I też na moim kanale wtedy się dużo nie działo, bo to nie był jakby najlepszy czas w moim życiu. Nadużywam słowa jakby. Mam bardzo ubogie słownictwo. Ale to nie był po prostu najlepszy czas w moim życiu. A wy nas zostawicie? Oj tak. Nie, a tak serio to nie. Rozstaliśmy się w zgodzie. Jakby ktoś pytał. Po prostu za każdym razem mnie o to pytaliście na live'ach, na Facebooku, na Instagramie. Ewelina, czy ty jesteś z tym chłopakiem, z którym byłaś? Ewelina, nagraj co ze swoim... Nie, nie, nie ma, nie będzie. Może kiedyś. O, widzę, że zostało mi jakieś 18 minut. To jest bardzo dobry czas, żeby zamknąć mordę już w końcu. Potem w sierpniu pojechałam do Warszawy i to był dziwny czas. W sensie bardzo dużo zastanawiałam się nad tymi trzema dniami, które spędziłam w Warszawie, bo poznałam tam bogatych ludzi, biednych ludzi, dziwnych ludzi, walniętych ludzi. Z niektórymi dziwnymi nawet nagrałam film. To zmieniło mój światopogląd na wszystko. To znaczy nie, że ja się obudziłam, nagle spadłam z choinki i stwierdziłam, że na świecie są bogaci ludzie i biedni. Jak to się stało? Nie, chodzi po prostu o takie zbicie się z rzeczywistością, że widzisz to, widzisz tamto i zastanawiasz się, dlaczego to i tamto. Mówiłam, że jestem pieprznięta i za dużo po prostu się zastanawiam nad życiem. Ewelina, go terapia już.
Kiedyś pójdę na pewno, jestem tego bardziej pewna niż tego, że nie wszystkiego. Przy pęburze kiedyś się udać do terapii po prostu, jest chory łeb. Ale to był fajny czas, ponieważ pomógł mi powstać na nogi po tych dwóch jakichś beznadziejnych miesiącach wakacji. I naprawdę fajnie, że to się stało. Warszawa jakby... Ogólnie dużo fajnych rzeczy się dzieje, jak jadę do Warszawy za każdym razem. I fajne jest, że było mi dane jechać do Warszawy tyle razy. W Warszawie pierwszy raz spotkałam się z Michałem Dziarnosiem i to jest fajne, bo Michał się okazał bardzo fajną osobą. W sensie ja wiedziałam wcześniej, że on jest super, ale też jest osobiście teraz wiedziałam, że jest super i... Już nie jest takim moim Dziarnosiem, tylko takim Michałem kolegą, Michałem Trapczakiem. I naprawdę Michał okazał się super osobą, dlatego się cieszę, że się spotkaliśmy, porozmawialiśmy. Naprawdę, no to jest coś pięknego, kiedy wychodzisz z internetu, poznajesz kogoś twarzą w twarz i okazuje się, że jest tak samo pieprznięty jak na YouTubie. To jest cudowne uczucie, naprawdę. Poznajcie mnie, zobaczycie jak jestem cudowna na żywo. Później jak wiecie nagrałam film z PKP i teraz taki... Stop. Ja przepraszam szczerze z całego serduszka Kamyka i innych tego typu youtuberów, którzy nagrywali filmy o PKP, a ja mówiłam, że zostawcie go, on jest super. Zwracam wam chłopaki honor, nie będę nic więcej mówić, nie będę nagrywać o tym filmu, bo ja nie chcę żadnej tutaj nic wyciągać, po prostu zwracam honor i to co powiedziałam wcześniej jest nieważne, zapomnijcie o tym. Potem jakby co to było dalej, trochę osiemnastek po drodze i fajnie, bo... Udało mi się mega pogłębić kontakt z moją klasą. Okazało się, że tam też chodzą super osoby, że nie są takie skończone debile, jak mi się wydawało, że takie spoko są. Więc no, pozdrowienia, kochani, bo ja wiem, że wy to oglądacie jak zawsze wszystko. W październiku albo w listopadzie, ale chyba bardziej w październiku niż w listopadzie, był Stadion Młodych. I Stadion Młodych był naprawdę kozacki i absolutnie cieszę się, że na niego poszłam, mimo że był katolicki. Ja wiem, bo ty nie lubisz tych katolików, nie? No tak, bo ja w innej wierze jestem w ogóle, całkowicie w innej, wiecie? Bo protestantyzm to nie jest chrześcijaństwo, to jest w ogóle inna wiara. To jest masakra. No, coś jak Allah i inne tego typu rzeczy, No, tak, a serio, no nie kłamię was, Nie, ale Stadion Młodych był fajny, już mówiłam, co tam się fajnego działo w moim życiu, więc możecie sobie zobaczyć. Jest taki film na moim kanale, który się nazywa Bóg jest super. I w tym roku złapałam też dużo lepszy kontakt z Kubą Rośkiem. Kuba Rośek jest naprawdę genialnym chłopakiem i cieszę się, że go poznałam kilka lat temu, cieszę się, że go poznałam teraz przy kawce i że mogliśmy porozmawiać sobie o życiu i o takich różnych tego typu rzeczach. Po prostu myślę, że jesteśmy tak samo pieprznięci, mamy te same problemy i te same radości w życiu. Panie Kubo, dobry obywatel z Pana i cieszę się, że Pan jest w moim życiu, naprawdę. No i czymś totalnie kozackim w tym roku była Warszawa, do której pojechałam jakieś 2 tygodnie temu. Spotkałam się ze super ludźmi, poznałam życie studenckie i... Boli mnie wątroba właśnie. Jest super, naprawdę są tam super osoby i byłam też na kozackim nabożeństwie, dlatego jestem taka mega zainspirowana, po prostu chwalmy Pana, wszystko wiecie o co chodzi. Ewelina, wyjdź z tego YouTube'a, jak masz gadać o Bogu. No właśnie tak będzie, będę teraz mówić o Bogu, nic więcej tu nie będzie się pojawiać, wiesz, po prostu Bóg, Bóg, Jezus, Bóg, Bóg, Bóg. Totalnie najbardziej chrześcijański kanał na całym polskim YouTubie. Tak serio to nie. Ale czasami jak będę chciała, to będę mówić, bo najfajniejsze, co mnie w życiu spotkało, naprawdę. I w Warszawie było absolutnie świetnie. Natalia Luśtyk znowu była spotykana i za kilka dni znowu będzie spotykana i znowu jak moje życie znowu będzie bez sensu, że ją widzę. No ale wiecie o co chodzi. 2018 rok nie był taki łatwy, na jaki wygląda, że ale było super, tu byłam na plakacikach, tu spotkałam tego, tamtego, ten jest najlepszy na świecie, tamten jest najlepszy na świecie, tu była 18 i się świetnie bawiliśmy, bo to był rok, w którym chyba najbardziej, najmocniej na świecie rozkminiałam wszystkie różne rzeczy. Dlaczego to jest takie? Dlaczego to jest takie? Dlaczego jestem taka pieprznięta? Dlaczego nie mogłam na przykład urodzić się, nie wiem, w Ameryce, z dala od Natalii Luśtyk i innych tego typu ludzi. Ale zauważyłam, że plan Boży wobec mojego życia jest totalnie najlepszy i cieszę się, że było mi to dane zobaczyć, bo myślę, że nie poradziłabym sobie w tym roku, bo było dużo sytuacji, w których było mi ciężko, ale uświadomiłam sobie, że no come on, Ewelina, no biegniemy do jakiejś tam mety, wiadomo do jakiej, wszyscy wiemy. I mamy do tego dążyć i będzie super. No i to tyle, Ewelina Rynkowicz, opowiadam o swoim ciężkim życiu, mówię jak jest. Generalnie bym chciała krzyczeć, bo mam tak dużo energii, ale jest pierwsza noc i wszyscy śpią tutaj. Chociaż może moi rodzice, żeby nie myśleli, że jestem takim mega pajacem, na jakiego wyglądam tutaj w internecie, więc się zamknę. I dziękuję wam wszystkim za ten rok, bo był totalnie kozacki. Totalnie się cieszę, że się spotkaliśmy, że podchodziliście do mnie, że widziałam was na Lednicy, że widziałam was w galeriach, że widziałam was czasem pod moim domem. Nie, że tutaj nie byliście pod moim domem. Naprawdę cieszę się, że biegaliście za mną, że krzyczeliście Ewelina, coś tam, że zamknij mordę z tego YouTube'a. Takie różne tego typu rzeczy. To było absolutnie miłe i naprawdę cieszę się, że ten rok potoczył się tak, jak się potoczył. Cieszę się, że nie było tak mega miło, tylko czasem dostałam kopa w dupę i ktoś mnie zrzucił ze schodów. To był taki kop do motywacji, a na dole tych schodów naprawdę czekały świetne rzeczy, dlatego bardzo się cieszę i dziękuję wam za to. Mam nadzieję, a nawet wiem, że 2019 będzie jeszcze lepszy, ponieważ może wreszcie się wyprowadzę z tego Piotrkowa żałosnego i częściej będę doświadczać jakichś innych emocji niż no, smutek czy coś takiego. Po prostu mam nadzieję, że będzie fajnie. Dzięki wam wszystkim za uwagę. Cześć! Co za pożegnanie żałosne? Weź, zamknij mordę.